Tu niby, że ciasno jest. O ja. Nie jest tak źle. No. Lepiej na pewno niż tam, nie? To szkoda, że jesteś sam. Nic nie nagrasz. Nie dasz rady. Gdzie? Przy 30 na godzinę, to na spokojnie. Mówisz? Zrobimy parę przelotów jeszcze tutaj i pojedziemy tam na Willy Boys. Bo ta ulica to jest tak naprawdę Willy Boysowa. Na tamtą i tam na grybki jeszcze jakieś zrobimy takie. Takie jakieś. Coś tam wyjdzie. Ty, pogubiłem coś, nie? Telefon, bo otworzyłem ten. Ale w którą stronę? Telefon zgubiłem. Nie wiem, w którą, nie mam w saszetce. Dobra, to ja jadę w tą stronę. No jedź. O, tu myślałem, że jest telefon. Nie ma. Kurde, zawsze, to już drugi raz zgubiłem telefon, nie? Szok, teraz będziemy szukać 2 dni. Dobra, ja też poszukam. Ale sobie nagrywki zrobiliśmy. Ja wiedziałem, zawsze jak głupawka jest na kole. Czekaj, to ja w ogóle zobaczę, co ja jeszcze tutaj zgubiłem. Telefon na pewno. Telefon tylko. Ciekawe, czy rozczaskany. Tamten się rozczaskał. O, losie. Jeszcze pobocze. Pamiętam tamten, jak zgubiłem. To w ogóle tam była inna historia. W ogóle wpadł komuś pod posesję. O, tu wlepki, dobra. Wlepka spadła. Wlepki zgubiłem też. Ale numer. Wlepka wyleciała, to może. To może gdzieś tu telefon leży. Coś czuję, Tomek jedzie. To może ma. No, czyli jak tu wlepka, to gdzieś tutaj powinien być telefon. Ale numer. Będzie lipa. Jakby mi wypadło, to by Tomek widział chyba, bo jechał za mną, nie? On nie zwrócił uwagi. I tamten telefon, to w ogóle ktoś zadzwonił do Klaudii, że znalazł. No, chyba po tygodniu. Ja już zdążyłem sobie drugi ogarnąć. Nie ma? Masz. Co? Ale się rozpadł ten, nie ta obudowa. A to dobrze.
to trzymaj go. Polecimy tu, nie? Tak. Dzięki, Tomek. Czy tam może wyjdzie? No, było nieźle, nie? Tylko wiesz, no muszę się skupić dobrze, nie? I jeszcze trochę opona do palenia będzie. Kurwa, miałem przejście. Już myślałem, że gleba. Kółko się kręci. No, dotknąłem. Ale motor już na plecy leci, nie? Dobrze, że ja opuściłem trochę. Motor leci na plecy. Już byłem na plecach. Szok. Nie ma co przesadzać, nawet z kółkiem. Dotknąłem kółka. Zobacz. Dotknąłem. Gleba by była. Widziałeś? Tak. Już myślałem, że wywalę, nie? Motor od razu na którą ze stron, wiesz, za wolno było. Szok. Wiesz co, Tomek? Autem byś musiał podjechać tam. W tamtą wysepkę. Był. Motocykl zwolnił. No i na prawo, nie? Leci. A Pietra miałem. Ale go opanowałem. Nie wiem, jak to zrobiłem. Nie mam pojęcia. Coś pewno balansem nogami. Nie ma dużej tolerancji przed glebą. Ale kółko mnie uchroniło, no. Szkoda, że przy Tomku tego nie było. To by nagrane było. Musi być większa prędkość. Takiej małej to... Chociaż na tej kamerze było nagrane, ale nie jest pokazane moje zdziwienie. No może z jedno ujęcie dwa będą, nie? Coś tam się ponagrywało, nie? No, a zdjęcia porobiłeś? Tak, no. Dobra. No widzisz, no ciężko jest, nie jest łatwo.
Kółko dostało, nie? Dobrze, że ja je dzisiaj opuściłem gdzieś o 8 cm, nie? A jakbym tak, kurde, nie opuścił? No niestety. Niestety. Nic się nie stanęło. Znaczy, no, strachu się najadłem, nie? Jeszcze można je, wiesz, jeszcze opuścić i się zastanawiam, czy tam o centymetr, czy o ileś. To kończymy, nie? Wiecie co, to kółko obniżyłem jeszcze, żeby już mieć taką pewność, że nie wiem o ile, bo tutaj miary nie mam, o ile to się obniża, myślę, że gdzieś około 7 cm. No dużo jest tej regulacji, ale na pewno nie idzie tego ustawić tak do około tam paru centymetrów, tylko no więcej, tak powyżej 7. Nara, Tomek, dzięki. Nie mogę tak mieć. Nie. Tamto ustawienie musi być. Bo patrzcie, co się dzieje. Czyli no niby fajne to kółko, ale nie do końca. Czyli jak ktoś nie kupił, to generalnie nie ma czego żałować, nie? Po prostu po uderzeniu tego kółka, no wystraszycie się. Bo po prostu rzuci motocyklem prawo, lewo. Dobrze, wrócimy do tych ustawień. Do tego, co miałem wcześniej. Chyba tu miałem. Tak, tu było. Musi być tak. Także dla wszystkich zainteresowanych muszę wam powiedzieć, że żeby używać tego kółka, dokładnie tego, trzeba mieć już doświadczenie w jeździe na kole. No niestety. Jak ktoś nie ma, to po prostu nie wykorzysta tego kółka, będzie, może być zawiedziony po prostu. Że akurat, widzicie, mogłem dzisiaj przetestować sobie w różnych ustawieniach. A to, które miałem wcześniej, czyli do dzisiaj, no to by była gleba murowana. Czyli dwie rzeczy odkryłem. Jedna to, jeżeli chodzi o ustawienie tego kółka, a druga, że tam odkryłem. Nauczyłem się z dwójki na trójkę. To jest dwójka. To musicie mieć opanowane już hamulec, nie? Do perfekcji, po prostu na bibułeczkę wyczucie hamulca tylnego. No i balans. Dobra, zabijam, trzymajcie się, na rachejos.